A ja som patrzył i właśnie pękły mi gumki od Kitty. Hurra. Czarno szokolarowa. Więc ja jestem Patryk i zapraszam na nowy film o aplikacjach na moim smartfonie. Takie filmy nagrali taki youtuber Robert Nawrowski. Od niego będę powiedzieć, że oglądałem ten film. Pokażę wam moje aplikacje na moim prywatnym telefonie Google Pixelu XL. Mam nadzieję, że wam się film podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, o tutaj ma się przyjść do subskrypcji. No i piszę na mojego Instagrama smartfonowy, na naszego właściwie Instagrama, bo to jest również Instagram mojego koledzy, smartfonowy fajn, gdzie możesz się dowiedzieć o różnych najnowszych rzeczach związanych z smartfonami. Zaczniemy sobie od pierwszej aplikacji, czyli Atom Launcher. To jest oczywiście launcher i mamy tutaj wiele możliwości personalizacji. To jest launcher, którego korzystam na co dzień. Jak widzicie, tutaj jest tego naprawdę sporo, dlatego z niego korzystam. Niestety, żeby korzystać wszystkich tych funkcji, które tutaj widzicie, trzeba zapłacić premium, tam chyba w wysokości 30-40 zł, jeżeli mnie pamięć nie myli. Także tak to trzeba właśnie zrobić. Żeby mieć wszystkie funkcje, no i ten launcher jest fajny, bo jak widzicie, tutaj widzicie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ikonek, ale to naprawdę ten ikonek jest w pewnym sensie więcej, bo jeżeli dostniemy, co prawda, ikonkę, proszę bardzo, mamy ikonkę i odpala nam się normalnie YouTube, ale jeżeli przesuniemy ją, to zobaczcie, otwiera nam się folder i proszę bardzo, to są normalne foldery. Jak widzicie, tutaj folderu nie ma. Wreszcie możecie sobie zobaczyć, tutaj ma się takie jakby małe ikonetki na ikonkach. Także tutaj widać właśnie, że to są te foldery. Jak przesunę właśnie sobie w lewo, to widzicie, że mi się tutaj odpala Google. To jest bardzo fajnie, myślę, że sobie zrobiłem. I tutaj mam widżety, które nie działają do końca. Ale to nieważne i tak tylko nic korzystam. No i to właśnie była pierwsza aplikacja. Tutaj mam wideo, folder wideo, YouTube, TV Vectra, bo takiego mam. No bo taki mam dekoder i można sobie oglądać na telefonie, na komputerze, Netflixa i Spotify. Netflixa mam premium, Spotify nie mam premium. Tutaj mam sporo gier. Jak widzicie, najbardziej lubię grać tą Online Soccer Manager. Bardzo fajna gra, bardzo taka strategiczna, można trochę powiedzieć, piłkarska, wiadomo. Tutaj się ładuje. O, mam tutaj 4 kluby, sobie prowadzę, naprawdę gra fajna, Legia Warszawa, jakby co, to nie jestem ani za Legią, ani za Lechem. Jestem tutaj na pierwszym miejscu na razie. No i można sobie różne tam fajne rzeczy robić z tej grze. Generalnie się nie gra, tylko ustawia się na tyt i tak dalej. Mam tutaj również inny sporo gier. Neftar Kosher, tutaj taką popularną grę, tak? Chyba tak to się nazywa. Real Racing 3, tutaj Drive, co tam. Siatkówka, Holy IO, jako tak. No jest sporo tego. Generalnie ja gram właśnie to. Czyli Online Soccer Manager i Racing. Czyli gram tą siatkówkę, gram strzelankę, ta strzelanka nazywa się Tactical, jako tak. Bardzo fajna strzelanka, przede wszystkim dlatego, że tutaj ma się nazwę. Przede wszystkim dlatego, że można ogarnąć coś więcej do innych strzelanek. O, tutaj sobie wejdę, to na pewno się użyć tego profilu, tak jest, potwierdzam, bo tą grę dawno nie grałem, a miałem w ogóle problem z telefonem. No i tutaj jest ogólnie mało tych przycisków, dlatego ta gra jest taka fajna. Przejdźmy sobie do następnego folderu, tutaj mam gry i chodzi i różnica między tym a tym jest taka, że te gry można grać na padzie. Bo ja mam takiego fajnego pada, zaraz wam go pokażę. Proszę bardzo, to jest taki fajny pad i on może być, można go połączyć z telefonem i właśnie tamte gry można grać na padzie.
Jeszcze jedno. Jeżeli chcecie recenzję tego pana, to zostawcie lajka, no i napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć recenzję tego pana, bo ten pan jest naprawdę bardzo fajny. Jest bardzo wygodny. Można go połączyć z komputerem, konsolą i Androidem właśnie. Więc przechodzimy dalej. Tutaj mam aparat, tutaj mam miarkę. Chodzi o to, że miarka mierzy... a nie, to nie jest miarka, to jest coś innego. No to jest do zeskanowania różnych dokumentów. To jest bardzo, też bardzo fajne. Można sobie zdjęcie tada, tutaj wrócę na rysunku jest pokazane, sobie zeskanować. I to jest naprawdę super, bardzo mi się to podoba, dlatego dosyć często korzystam, wiadomo, że nie codziennie, ale korzystam z tego, dawno tego faktycznie nie korzystałem. A i proszę bardzo, można sobie zrobić zdjęcie i zeskanować sobie jakby fragment. Dokument można sobie zeskanować i tak dalej, to jest naprawdę super. Tutaj mam oczywiście zdjęcia, to wam nie będę pokazywał. Mam tutaj również obiekty, chyba każdy wie do czego to służy, oraz durekoder. Czyli nagrywanie ekranu, myślę, że też każdy wie. Tutaj mam Evelyn, taką aplikację, ona służy do żarówki. YouTube Studio, to wiadomo, Klep Play, MiFit. Nie MiFit. Jako się inaczej nazywa. Mniejsza o tym. Google Fit chyba. Google tłumacz, wiadomo, notatki, lista zadań, kalkulator, kalendarz, mapy Google, wiadomo, najlepsze mapy. Endomondo, Oli Is, ustawienia tapety. Tutaj mam liczne subtrycie, sprawdzam sobie subtrycie. Jedynie tutaj właściwie można na tym polegać, na tym liczniku subtrycie, bo YouTube to dzieło pokazuje bardzo zaniżoną liczbę. Tutaj mamy właśnie MiFit, bo mam opaskę Xiaomi Mi Band 3. Google Filler, bardzo fajna aplikacja. O, tutaj jak widzicie, co tam robiłem właśnie przed chwilą. Nie, dziękuję. No i tutaj jak widzicie, można sobie zobaczyć. Ile mamy pamięci, co można wyczyścić, proszę bardzo, możemy sobie to wyczyścić. I bardzo fajna aplikacja, bardzo przydatna, często z niej korzystam. Google.com, a czy ten Google Drive. Oratory, to jest taka aplikacja, która służy, pomaga mi do nagrywania. O, na przykład coś takiego i teraz mamy coś takiego, tylko że tutaj właśnie ostatnio nie korzystam, bo teraz trochę inaczej nagrywam, no i zobaczcie sobie, możemy nagrywać film. Proszę bardzo, nagrywamy film i teraz patrzcie na to, co tu się dzieje. A tutaj leci napis i wiecie, już chyba o co mniej więcej chodzi. Można sobie tak robić, można sobie ukazać prędkość tych napisów i tak dalej. Będzie bardzo fajne. I możemy każdej chwili wyłączyć. Tutaj mam również takie coś, taką aplikację, która pozwala, o właśnie, jak widzicie, mnie nadziela powiem sprzęty, także to jest super na telefonie. I tutaj mamy aplikację do montowania filmów, to jest bardzo fajna apka. A tutaj też coś robiłem, bo tutaj coś robiłem na Instagrama, smartfonowy fajny, powiem, że mówię, bijcie tam koniecznie. Więc właśnie to jest bardzo fajna aplikacja do montowania filmów, naprawdę superowa, bardzo polecam. Niestety też trzeba kupić premium, aby móc korzystać z wszystkich tam funkcji. Jak widzicie, tutaj mam taką piłeczkę, ale o tym opowiem wam po na końcu. Zapewne jesteście ciekawi, o co chodzi z tą piłką. Od razu mówię, że to nie jest żadna gra. Tutaj mamy Twittera, wiadomo, takie podstawowe aplikacje. Tutaj jest Quid, jak to się nazywa. Też korzystam na sento, ale ja tak bardzo. Kofaskor, chociażby mamy też bardzo fajne aplikacje do sprawdzania wyników z piłkarki. Na przykład mamy rodzimą Ekstra Klasę, najlepszą ligę świata, wiadomo. Legia to... No, i możemy sobie sprawdzać wyniki i tak dalej. Obstawiam, możemy nawet sobie mecze. Zaraz wam pokażę, obstawimy sobie, proszę bardzo. I widzicie, jest to wygra, możemy sobie obstawić. I proszę bardzo, uważam, że wygra Arsenal. Google, bo Fantasy Bundesliga, ja to gram, bo inni grają, więc ja też to gram. Tutaj chodzi o to, że ustawiamy sobie składy, Bundesliga to jest liga, którą najbardziej oglądam, więc postanowiłem, że sobie będę budował tutaj składy i tyle.
Tutaj wygadę dosyć długo serwera. TikTok, to tam też korzystam z tego, są to prawie stale. Gmail, Samsung Internet, chyba najlepszy internet, Napchat, Discord i Duo. Tutaj mam jeszcze Parota One, o tym o Parosie będzie niedługo materiał. Amolet to jest bardzo fajna aplikacja, bo ona, jeżeli nie działa wam amolet na smartfona, albo nie macie po prostu amoleta, to zobaczcie, że nie ma się amoleta. Dzięki tej aplikacji. I co ciekawe, mamy tutaj również kilka fajnych funkcji. Jak widzicie, zapaliłem latarkę. A tutaj mamy kalendarz, tylko że on nie jest niestety połączony z systemowym kalendarzem, szkoda, ale też jest bardzo fajny. No tutaj jeszcze jest Ligario, co tam kiedyś zainstalowałem, ale no nie gram raczej. Telegram, tutaj mamy jeszcze jedną grę, Manager Stron, to wiadomo, Bitmoji, bardzo fajne. To takie śmieszne, można powiedzieć, kontynuuję z Snapchatem. No takie śmieszne pierdółki. O, proszę bardzo, takie śmieszne, nie? No więcej, tak, bo tak można na klawiaturze sobie ustawiać, mniej za tym. Jesteśmy dalej, tutaj mam Telegram, no to chyba mówiłem o tym. Tutaj też kolejna bardzo fajna aplikacja, ona służy do Instagrama. Teraz wam zresztą pokażę. Wybieramy sobie tutaj zdjęcie i teraz klikamy sobie, ja tylko tam zdjęcie, tam można sobie wybrać. No i wybieramy sobie to zdjęcie, jak widzicie tutaj mamy liczby, nie wiem czy widzicie, o teraz chyba widzicie, no i tutaj pokazuje nam to czytanie, że można sobie, i potem wiecie jak to jest, wygląda na Instagramie, jeżeli nie wiecie, to wyjdźcie na naszego Instagrama, tam sobie zobaczycie te zdjęcia. I tutaj się kilka ptaszka i te zdjęcia się jakby robią. Zaraz wam zresztą pokażę, o co dokładnie mi chodzi. O, chodzi o takie zdjęcia, że są jakby połączone. No to są dwa zdjęcia niby. No to jest dwa zdjęcia niby, ale to naprawdę jedno. Także. I zobaczcie, jakie fajne posty na Instagramie. Macie mnóstwo wiadomości. Bardzo fajnych wiadomości. W 2020 roku to już megapikselowa kamerka. Tutaj o Sony Xperia 1R. Proszę bardzo, tutaj Sony Xperia 1. To ma wyglądać podobno iPhone, także naprawdę myślę, że warto wbić na nasz fanpage. No i to by było w sumie tyle tych aplikacji. Jeszcze tutaj mam różne pierdoły, ale to naprawdę nie korzystam. No jeszcze miałem wam pokazać, co to jest za piłka. No jeszcze miałam pokazać wam o co chodzi z tą piłką, mianowicie tutaj możecie się dopatrzeć, że tutaj mamy taką kurtkę. I tak, chodzi o to, że naciśniemy tą piłkę. Tadam! Wyłącza się, jej, prawda? I to jest o tyle fajne, że nie musimy, bo zazwyczaj jest tak, że jeśli mamy tego typu aplikację, to jest aplikacja dokładnie ta. Jeżeli mamy tego typu aplikację, to musimy pisać, narysować wzór, żeby telefon mógł się odblokować. A tutaj widzieliście, że wystarczy przyczynić się linii papilarnej i bez problemu się blokuje. Nie musimy pisywać kodu, ani wzoru, ani nic w tym stylu. To by było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się, cześć. Piona. Legia to...